Cześć i czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie. Pytanie, czy mnie słychać? Dobra, jest wszystko w porządeczku, także jeszcze raz serdecznie witam. Dzisiaj Epoka Przemysłowa, ciąg dalszy i 18 zadanie, 18 misja z 50 chyba możliwych. Oczywiście można dokupić sobie dodatek, jeśli ktoś bardzo by tego chciał. Jednak ja się skupię na razie na tym, co tutaj widać. I 18 latarnia. No i wczoraj usiadłem, znaczy wczoraj, no w sumie dzisiaj z rana usiadłem sobie do tego. I bardzo mi się to dłużyło. Już nie byłem za bardzo w stanie kontaczyć zbyt dobrze, ale jakoś sobie tam poradziłem. Godzina się zeszła, co prawda. Chyba dwa razy musiałem powtórzyć tą misję, bo się przyblokowałem i poszło nie tak, jak chciałem. Ale dobra, teraz przechodzimy już do misji 18. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Odprawa, latarnia. Czas misji 22 minuty. Mamy, unikaj zderzeń pociągów, nie buduj żadnych mostów. No i spoko, dobra. Nie buduj żadnych mostów, ok. Czyli musimy się posłużyć jednym mostem i nie zderzyć pociągami. Dobra. Więc tak. Już mamy szybkie połączenie. Tutaj też w miarę jest ok. Mamy 50 tysięcy. 50 tysięcy to chyba jestem w stanie dość ładnie połączyć wszystko. Chwileczkę, tu deski, to gdzieś drewno powinno być. Mapa tylko taka, coś więcej? No deski, ale skąd ja mam brać kłody? Ej, co jest grane? Po co mi te... Dobra, tu są mi potrzebne deski do tego śrubokręta, że tak powiem. No do tego klucza, do narzędzi. No ale skąd ja mam kłody wziąć? Że mi się kłody nagle pojawią. Ale nie wygląda to taką mapę, gdzie by coś tam jeszcze dalej było. No dobra, jest to bardzo ciekawe w takim razie. Już no, nie przedłużając. Idziemy za ciosem. Zobaczmy, tak, najpierw tutaj, za 3000 fajnie się pociągnęło. Dajcie mi moment, bo tutaj coś, kabel się za krótki zrobił. I za cicho stanowczo miałem w słuchawkach, już jest ok. Dobra, teraz tak, no tu już połączyliśmy. Możemy się podłączyć jeszcze do węgla. No i niedobrze. Trzeba się cofnąć, trzeba jednak przez to drzewko niestety pójść. Dobra, to już jesteśmy też połączeni. Na pewno tu trzeba będzie połączyć, ale to na razie nie będziemy wydawać zbędnie pieniędzy. No teraz tak. To, co jest takie najbardziej must have, to w sumie tu byśmy mogli się ładnie połączyć. To jest typu... Nie, to nie będzie ładne połączenie, bo tu byśmy musieli pod spodem pójść tak dookoła i tu się podłączyć. To jest bardziej... Aha, dobra. Pewnie jak to wybuduję, wykupię, to będę mógł tutaj coś wykupić pewnie. I tu będę mógł brać chyba... Kłody stąd. No i ciekawe, bo jeszcze w ogóle nie miałem takiego zdarzenia. Pierwszy raz coś takiego widzę, że muszę zrobić deski, a nie mam kłód. Także to już jest mega ciekawe. No dobra, idziemy dalej. Jeszcze 32 tysiące. Tu by się przydało ładnie połączyć. Tu już w sumie prawie cała infrastruktura jest zrobiona. Więc byśmy sobie tu się podłączyli. Następnie tu, tu i tu. No i tak możemy też zrobić. Będziemy mieli ładnie przygotowane już tory. A, dupa. Przecież tu muszę w dół ładnie zjechać, obrócić się. No, to jest ciekawe teraz. No, tak nie dam rady. No, właśnie.
Tak, mi to kosztuje 15 tysięcy. No trudno. I teraz. Tak, będzie 4. No bo muszę wysyłać pracowników w tamtą stronę. Ale moment, i co z tego? No nie fajnie. Już troszeczkę spieprzyło się. No dobra, no już. A ile to mnie będzie tą stronę kosztować? No tutaj 14 tysięcy. Dobra, i tak trzeba się pobudować w tą stronę. Żeby pracowników zacząć wysyłać. To tak też może zróbmy. Dobra, już trudno, niech będzie tak jak jest. Tak, tak właśnie to zrobimy. Bo faktem jest, że mogłem najpierw to podłączyć. Tutaj i tam i tak bezpośrednio. I już miałbym zagwarantować. I tak też w sumie dobra, zróbmy to, się przekonałem sam. Sam siebie przekonałem do tego. Dobra, nie ma co kombinować. Polecimy sobie w ten sposób. Tu będzie podłączenie, to możemy pójść teraz tutaj. Tak, bezpośrednio od razu. To, co mi jest naprawdę, naprawdę potrzebne. No i tak, na pewno będę musiał się podłączyć tutaj. No i teraz stąd. To jest w ogóle ciekawostka. Aha, dupa. No to trzeba pójść tędy. To dupa. Okej, tędy mogę. Okej. Dobra, i w tym momencie jeszcze 21 tysięcy mi zostało. Także stąd by było krócej wysyłać pracowników niż stamtąd. I tak też zróbmy. Dobra. I tak też. Kurwości, nie w tą stronę, już trudno, dobra. No to miało być w ten sposób wypuszczone. I wyślemy tu pracowników. I tu pracowników. I niech już to się działa. Mamy jeszcze w sumie 16 tysięcy. 16 tysięcy. Czy ja jestem w stanie tu wysłać pracowników? Mając 16 tysięcy. 15. Dobra, jestem w stanie. Dobra, to tak się będziemy też bawić. Jeszcze 1000 został. Dobra, no bo teraz już tak, mamy już jedno będziemy mieli z głowy, czyli krówki. Krówki będę mógł wysyłać tutaj i stąd będę mógł wysyłać krówki tu bezpośrednio, więc potrzebuję 4 transporty po 3 wagony. No, dobrze. Dobra, to jest bardziej potrzebne. Dobra. To już mamy załatwione. Stąd teraz będziemy wysyłać kolejne pociągi, ale już do kopalni węgla. Dobra, w tym momencie muszę chwilę poczekać. No bo teraz tak, na co mnie w ogóle stać? Stać mnie na to teraz, żeby pobudować tutaj połączenie, no bo muszę ten węgiel stąd wywieźć i właśnie tutaj połączenie, tak jak powiedziałem, stąd wywieźć węgiel i zawieźć go tu. To teraz ładnie muszę się połączyć i tak nie jestem w stanie się połączyć. A no muszę przez te drzewa. I to mnie kosztuje 7 tysięcy. Idealnie. Więc dobra, to już tyle, żeby węgiel wysłać. Więc stąd już mogę wysyłać pracowników. Teraz musimy się dostać do tej kopalni. W miarę najtańszym sposobem.
Dobra, mamy 3000. Teraz tak, tu już 3-6 będzie pracowników. Tu zaraz będę mógł kolejnych wysłać. Nawet już w sumie mogę. Bo potrzebuję 12 pracowników, 6. Dobra, no to tutaj jeszcze będzie jedna trójka potrzebna. Ach, jakaś mucha mi tu lata. Dobra, i kolejni. O, no dobra, no już poszło tam, niech idzie tam. Trzeba zmienić. Otóż to w ten sposób. Teraz stąd mieli pojechać. Tutaj do kopalni. Pięknie. Mamy już 12 tysięcy, a tu było chyba 14 potrzebne. Zaraz się upewnimy, jak to dokładnie wyglądało. 15 tysięcy jest mi potrzebne. Na później jeszcze to będzie mi potrzebne z 1000. Dobra, czyli 15 tysięcy. Zaraz to będzie, zaraz te pieniądze będą. 6 tysięcy jest w drodze. Co za mucha. Natrętna. Dobra, w tym momencie już mamy na fulla. Więc wyślemy dwa ładunki właśnie tu do krówek. Dobra, pojechało. 18 tysięcy już wpadło, także budujemy się. Dobra, i o kurde, coś się źle zbudowałem. 3000. Co ja? O, masz ci los. Wybudowałem niechcący w tym miejscu. To pięknie. Dobra, 3000 potrzebuję. Teraz tak, będę mógł wysłać stąd ładunki. Potrzebuję tak, 8. Wróć tutaj, 6. To najpierw to zrobimy. No to już w sumie 6 mam zrobionych. Mogę wysłać jeszcze jednych pracowników. Niech mi tam dalej produkują. Więc tak, mam 6 węgla. Zaraz, czemu ja... A Jezusiu Maryjo, zburzyłem znowu. Nie wierzę w to. Co za... koleś. No i straciłem pieniądze tylko i wyłącznie. Teraz. Bo nie zmieniłem. Dobra, wysyłamy pracowników. Dobra, ładnie to wygląda póki co. Jeszcze jednych wyślemy. Już będziemy mieli full, jeśli chodzi o to miejsce. Teraz tak, stąd wysyłamy dwa transporty. Teraz tak, 6 krów się wyprodukuje. Dobra. Niech to tak zostanie na razie, jak jest. Tu mamy wszystko, dwa transporty teraz pojadą. Dobra, i teraz wyczekiwane to, co miałem zrobić, tu połączyć, żebym mógł stąd przetransportować tu. Już jest połączenie. I co? No i mamy już wszystko. Teraz musimy uzbierać na to, żeby te deski zrobić, ale to za momencik. Najpierw zróbmy tutaj to wszystko, co potrzeba. O kurwości! Nie buduj żadnych mostów i zderzenie. Dobra. Źle pojechał. Robimy to w ten sposób. Ty się zatrzymaj, bo to będzie maniana zaraz. Jeszcze jeden ładunek. Niech sobie tam pojedzie. Kurde! Nie wierzę. Nie wierzę. Zatrzymaj się. Nie no. Niech to szlak jasny trafi. Krew nagła zaleje. Dobra, idziemy dalej. Już co będzie. Cholera jasna. Brak funduszy? Toż tyle kosztuje? Nie. Mówię stanowczo nie. O, Kyrie eleison. Dobra, zrobimy to samo co poprzednio. Bezpośrednio, czekaj, tak, dobrze, bezpośrednie połączenie, to co jest mi naprawdę potrzebne.
Dobra. Zrobione. I tak, 21 tysięcy zostało, tak jak poprzednio. Zbudujemy tutaj połączenie. Nie w tą stronę. Dokładnie tak. Dobra. I wysyłamy pracowników teraz. Od początku. Tu od razu też w sumie już mogę wybudować, bo chyba mnie było na to stać. A nie. Przez tą roślinę miało iść. Bo inaczej bym tutaj nie zawinął się. No i dobra. Tyle mogłem chyba zrobić. Ale manianę odwaliłem. No nie wierzę sam w to, co widziałem. Przysnąłem na moment. Jak nic. Dobra, teraz chociaż lipy nie odwalić. Dobra, pracownicy powysyłani. Niech to się szajstwo produkuje wszystkie. Każde. W sumie w tym momencie. 15, no to tak. Musimy wypośle tu podpiąć pod to. Dobrze. I możemy pracowników wysyłać tutaj. Dobra, uzbierajmy jeszcze, to zaczniemy tu wysyłać też pracowników. To chyba było 15 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Mogę się mylić. Także za momencik. 8, to w sumie mogę wysłać tu już kolejnego pracownika. Dobra, mamy już 17, to powinno wystarczyć. Dobra, jesteśmy pod 5 i wysyłamy pracowników. Będę miał 6 transportów, to od razu 2 na raz wyślę. Dobra, w pula mamy. A więc wysyłamy teraz 2 transporty z ziarnem. Krówki wyprodukujemy. Tu będzie full, to zaraz po krówkach wyślemy kolejny transport. Najpierw jeszcze tu wyślemy pracowników. Dobra, pięknie to wszystko na razie wygląda. Sześć. Dobra, to jeszcze 2 transporty z bydłem. Dobra, i stąd możemy zacząć wysypać. Chwileczkę, bo znowu będzie maniana. Proszę bardzo. Tutaj połączenie. Proszę bardzo. Dobra, tutaj to się tam poprzekłada, poprzemienia. Niech to jedzie. To już też będzie można wysłać. Za momencik, a w sumie na co już czekać? Niech to jedzie. Dobra, tu jest ustawione jak trzeba. Ok. Pracownicy już czekają. Kolejny transport. No, trzeba to teraz przypilnować. Cholera, nie tu pojechał. Kurde. Mówię przypilnować, nie tu wysłałem. Zatrzymaj się. Ktoś manianę odwalił teraz. Tragedia, co tu się dzieje? Dobra, tu można pracowników wysłać. Czy mi będzie 6? 6 już pojechało, zaraz będzie gotowe. Kolejne 6.
8, no to jeszcze jednych pracowników muszę wysłać. Dobra, ty już zawracaj się. Jeszcze stopuj. Teraz sobie jedź. Dobra, załatwiłem to w jakiś sposób. Dobra, to jeszcze muszę wysłać kolejnych pracowników. Teraz tak, 6 krówek. Dobra, tak. Jeszcze potrzebujemy. 6 krówek już można wysyłać. Korzystając z czego? No, co tu się. O, właśnie. Dobra, droga już jest ustawiona. Wysyłamy transport krówek. Tam już będzie z głowy. Teraz tak, co my tu dalej możemy zrobić? 3 pracowników wysłać tu. Niech jadą. Wyślę je stąd, bo tak akurat będą miały drogę zajętą, to niech sobie jadą. Dobrze ustawione? Dobrze ustawione. Tobie jedynie trzeba będzie zaraz tu zmienić. I teraz, skoro już jest tak to pozajmowane, to wyślemy 2 transporty stąd. Tobie drogę trzeba zmienić. Dobrze. Nie tak w tą stronę. Stąd trzeba już będzie pracowników wysłać, bo się zwolniło. O kurwości, znowu nie tak pojechał pierun. Stopuj, kurde, no, zawracaj. Też zawróć się fragmentem. Dobra. Jedźcie. Czekaj, bo teraz tak, dwóch. Tak, dobrze. Ja w sumie za dużo tych pracowników tam, niech on zawróci. Ci pracownicy muszą gdzie indziej pojechać. Ci pracownicy muszą pojechać tu. I ci też. Dobra, stąd też możemy to wypuścić. Dobra, 6. To jeszcze będzie trzeba wysłać kolejnych. No, niech to jedzie. I dobra, zaraz kolejny transport na krówki pójdzie. Jak tuś by źle pojechało. Zatrzymaj się. Jedź. Dobra, jest ok. Wstępnie. I teraz będę miał 6 transportów do tego, czyli jeszcze jeden transport stąd będzie mi zaraz potrzebny i stąd, czyli tu jeszcze muszę pracowników wysłać. No i jeszcze te deski nieszczęsne. A nie, bo jeszcze tu jest 6 do wysłania. Dobra, czyli ta 6, która pojechała, to będzie do tego miasta. No właśnie, co teraz się wydarzy? No mam tutaj te tory i skąd je mam wziąć? A nie, nie potrzebuję kłód. Patrzcie, potrzebuję tylko i wyłącznie pracowników. Dziwne, no ale spoko, szanuję. Może tak to powiem, nie? Niech to będzie tak połączone. I tak, te deski będą nam potrzebne, żeby zawieźć je tutaj, więc zawieziemy je tak i połączymy się tak, żeby pracownicy też mogli dojechać. Wyślemy od razu pracowników. I zaraz i tutaj też będziemy wysyłać pracowników. Dobra, niech to się tu robi. Tu jakiś bałagan. Dużo, za dużo się nagle zadziało na ekranie. Dobra, najpierw wyślemy tu pracownika. I teraz, bo tak, tu 6 już jest i ta 6 pójdzie tu. Czyli ja jeszcze potrzebuję 8 tego, 8 tego, 8 pracowników i tu 8 pracowników. To wysyłamy teraz tutaj. Na maksa wyślemy.
Dobra, tu już mamy wysłane, a nawet za dużo, chwileczkę, bo jest trzech. Nie, nie ma nikogo. Dobra, niech sobie... Chwileczkę. Jest 3, 6, 9. Dobra, to ten niech sobie pojedzie tutaj w takim razie. Tu stąd jeszcze trzech musi wyjść. Stąd już ładunki niech sobie pojadą. Droga ustawiona. Dobra, krówki będą z głowy. Teraz pracownicy, jeszcze trzech mi potrzeba, dobra. Tu już droga, tu jest droga zablokowana, bo to jedzie. Nie ma sensu. Dobra, trzech pracowników jeszcze tutaj do rudy. W sumie 8 pracowników, to mogę wysłać kolejnych. Tu się nic nie zrobi. Złego, trzech niech pojedzie tam. Dobra, teraz tak, tu drogi poustawiać i zaczniemy wysyłać tam pracowników. Tak, dobrze. To mam dwóch, pięciu i jeszcze trzech potrzebuję. Jeszcze trzech pracowników. Dobra, niech jadą stąd. Okej. Okay. A, nie ma tu pracowników. A oto cholas. To tam już na raz. Szybciutko. Tak. Aż tych pracowników. Dobra, niech stąd pojadą. Dobra. Okej, okay, czyli tak, tu już pracowników mamy trzech, sześciu. Okej, okay, to jeszcze potrzebuję. Jeszcze dwóch w takim razie. Pięknie. No i tu trzech. Ostatnia porcja. Dobrze. No i teraz zaczniemy to transportować. Dobra, niech to sobie jedzie, bo to ma jechać właśnie tu do miasta. Także droga jest już ustawiona. I sześć ładunków może śmiało pojechać. Kurde, ja teraz patrzę, mogę ulepszyć te pociągi, no. Dopiero teraz. Za późno trochę, ale... Mówi się trudno. Nawet jakby za dużo mam tego wszystkiego zrobione, ale... Trudno. Trudno, trudno. Teraz tak. Deski już mam. 8 desek, to mogę je już zacząć transportować. Dobra, deski już jadą. Pociąg ulepszony. Dobrze. Już mamy wszystko zrobione jak trzeba. Więc tak, 8 desek już pojechało. Teraz musimy wysłać. Mamy 6. Stąd jeden transport musimy wysłać. Tutaj, bo potrzebujemy 8, a mamy 6. Stąd jeden transport musimy wysłać. I stąd jeden transport musimy wysłać. Oj, w ostatniej chwili. Dobra, jakby drogi poukładane w porządku. Teraz krowy będziemy wysyłać. I one do miasta. Ciekawe, czy jak ma mniej wagonów, to jedzie szybciej, czy nie? Trzeba obserwować właśnie, żeby nam
bigos nie zrobił znowu. No nie, nie jedzie szybciej, jedzie tu samą prędkością. Dobra, krowy mamy załatwione, to już tylko nam to zostało. I możemy nawet zacząć już to transportować. Jeszcze tylko dwa. I będzie zrobione. Chyba, że się machnąłem w obliczeniach coś. To też jest możliwe. Nie, będzie wszystko cacy. Dobra, i za moment wyślemy dwa pociągi stąd, już na sprzedaż tu. Drogę już ustawimy, żeby nie było psikusa żadnego. I będzie zrobione. Możemy przyspieszyć czas, żeby nie czekać zbyt długo. Dobra, jeden pociąg. I drugi. Załatwione. Pięknie. Lecimy dalej. 19. Radiostacja. Odprawa. Czas misji 23:30 mamy. Nie niszcz obiektów o łącznej wartości przekraczającej 15 tysięcy dolarów. Nie zatrzymuj pociągów. O, trzeba o tym pamiętać. Nie zatrzymuj pociągów. Dobra, doszło nam coś nowego. Mianowicie mamy urządzenie elektryczne. To musimy zrobić. I dostarczyć 8 sztuk. Teraz się zaczyna robić to bardziej skomplikowane, aczkolwiek też nie za bardzo. Bo należy zwrócić uwagę, że już odeszły nam na przykład belki do robienia, znaczy do wytwarzania. Szkoda, że ta mapa się nie powiększa, że ona jeszcze bardziej dalej nie jest bardziej rozległa, bo wtedy byłoby to naprawdę fajne, żeby było ten łańcuch trzeba zachować, bo tak to teraz deski robiłem, a nie potrzebowałem belek żadnych. Na samym początku te belki były wymagane. Także trochę lipa. Skiepścili to. Dobra, co tu mamy teraz? Jak to połączyć wszystko? Ej, nie buduj mostów, tak? Co tam było? Nie zatrzymuj pociągów i nie niszcz na kwotę 15, więcej jak 15 tysięcy dolarów. Dobra. No to jest bardzo ciekawie to zrobione, bo tu muszę wybudować tunel, a nawet... Kurna, dwa tunele? Nie wiem jak to ogarnąć. No tutaj tak zrobili, że tu głowa mała. Oni to odwalili. Czy ja nic tu nie zrobię innego niż tunel? Co tu w ogóle wyszło teraz to? Niesamowite. Gdzie ten tunel wychodzi? 82 tysiące. Końca nie widzę. No jest maniana mała. No bo stąd będzie trzeba drugi tunel zrobić, żeby tu dostarczyć. Później tu chyba tak przez te tory trzeba będzie skrzyżowanie zrobić. Nie żadne rozjazdy, tylko skrzyżowanie. I cholera wie co dalej, nie? Tędy trzeba będzie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze nie mam pojęcia. Trzeba będzie się nad tym zastanowić. Dobra, no tak. Tutaj... Przepraszam. Oj, dobra. O, jest dupa, że hej. Mamy dużo wzniesień. Co nie pomaga. Bez kitu jest to skomplikowana. Mam tylko 35 tysięcy. Tak by się przydało tutaj. Stąd pójść w dół. Jakie to będą koszty? Tak nie mogę.
tak się nie da, no. Muszę zrobić tak. To jest koszt 12 tysięcy. Połowa budżetu, można powiedzieć, prawie. Ożył się ma. Tak, tu mamy koszt 12 tysięcy. Stąd mamy koszt 5, to jest już 17. No dobra, damy radę. Dobra, to już w sumie mam jedno z ważniejszych rzeczy zrobione. Teraz jak to dostarczyć tutaj? Którędy? Mam 14 tysięcy. Tędy nie mogę. To jest jeszcze taka szkoda, że nie można tego w ogóle zapisać w żaden sposób. Tylko trzeba siedzieć i się zastanawiać i tu dumać. W ogóle dobrze, że jest opcja pauzy, bo to już w ogóle by było trudno to zrobić. No właśnie. Jakiś portal by się przydał tu wytworzyć. Portal i niech się... dobra, nieważne. Trzeba będzie to naokoło zrobić. Tylko jak tu jest zniesienie? Ja pierniczę. Im bardziej się przyglądam tej mapie, tym bardziej jest to trudniejsze. Będzie mi potrzebny most. Z tego względu będzie mi potrzebny most, że jak stąd pociągnę tory, to ja sobie idę do góry, bo tu nic nie zrobię, tu nigdzie nie przejdę inaczej. Nie mam takiej możliwości, bo tu jest górka, więc muszę się wspiąć na górę. Na górze dopiero mogę skręcić i z góry dopiero mogę zejść w dół. Czyli tak naprawdę most na tych dwóch kratkach mogę zrobić, a mogę właśnie na tych dwóch kratkach zrobić most. Potrzebuję 17 tysięcy, a nie spojrzałem teraz, ile mnie to kosztowały te tory, co pobudowałem przed chwilą, bo inaczej tu nie ma opcji. Kosztują mi 15 tysięcy, czyli tak, tu 15 tysięcy, most mnie kosztuje 17, to już jest 32. tysiące. Teraz jak to zrobić? Dwa transporty to jest 6 tysięcy. 12 tysięcy na tym mogę zarobić. Tutaj mogę zarobić kolejne 6. To jest tysięcy ile? 18. No to akurat mam 32 tysiące. Ile mnie kosztuje tutaj wybudowanie tej trasy? 12 tysięcy mogę zarobić. $10,000, 2000 bym był na czysto. Ale też odchodzi mi fragment torów. Będę miał krótszy fragment torów do budowania. Na kilka tysięcy. Dobra, będę bardziej na plusie. Okej, to zróbmy to. Pobudujemy tory, bo już nie będę musiał budować tego fragmentu, tylko zacznę budować stąd. Więc mój koszt się zmniejszył o 2000, czyli jestem 4000 do przodu. Także okej, spoko. Także już możemy zacząć w ten sposób działać. I wysyłamy pracowników. Teraz zarabiamy na to wszystko. Dobra, tu już mamy fulla, można rzec. Bo jak wyślę trzech pracowników, to i tak zapłacą mi tylko za dwóch.
bo jest 8, także poczekamy chwilę. To mogę wysłać. Już mamy 7. Najpierw pobudujemy most i dopiero później będziemy przyłączać tory. Dobra, mogę już wysłać 3. Stop. 3. To zmiana torów. Rozjazd przełożyć. Dobrze, mogę wysłać kolejną 3. To miejsce. Dobra, tu mamy 6. Za chwilę będę mógł tu wysłać kolejnych 3. Można już wysyłać. I tu już będzie full. No prawie, no bez dwóch pracowników, tak? Czyli jeszcze opcjonalnie 2000 będę mógł sobie zarobić. Dobra, co z tym mostem? Budujemy most. Teraz to muszę wysłać, przyłączyć tu. Teraz mam 2000, zbieramy dalej. Potrzebujemy ile tam? 13 tysięcy. Dwóch pracowników. Stąd będę mógł zaraz jeszcze zarabiać pieniądze, bo mogę zacząć wysyłać tu, już do fabryki. Kolejnych 3 wyślemy. Tu kolejnych 3 możemy wysłać. Dobra, zaraz będziemy wysyłać stąd tutaj i będziemy mogli zacząć zarabiać. 8 ładunków, czekaj, jeśli chodzi o ulepszanie, to mogę chyba ulepszać, nie? Nie zatrzymywać pociągów, ale nie, nie mam pieniędzy przecież, no. Spokojnie, dobra, wysyłamy pociągi. 2 pociągi się wyślę. 6 ładunków, więcej nie ma sensu. Bo zawsze wysyłają po 3. Jakbym mógł wysłać tylko 2 ładunki, to byłoby spoko. Ale zawsze wysyła na fulla pociąg. Więc musimy się wstrzymać. Kurde, nie tak pojechałem. Ja pierniczę, zatrzymam pociąg w ten sposób. No to dobra, jedna gwiazdka mniej. Zobaczymy. Czy wysłanie na inną stację to też jest zatrzymanie pociągu? O, jest w ogóle ciekawostka. Czy wysłanie pociągu na złą stację to jest zatrzymanie go? Nie. Okej, spoko. To jednak jeszcze jest do uratowania ta gwiazdka. 18 tysięcy, spoko, także już możemy się pobudować. I wyszło to 12 tysięcy w tym momencie, jeszcze 1000 mniej. Dobra, możemy wysyłać ten transport. I już zaczniemy produkować. Wyślemy też ludzi. Już będziemy mieli 6 i będę mógł wysłać tu. Tą 6. Dobra, ty się zatrzymaj. Wyślemy jeszcze pracowników. Bo ci pracownicy to pojadą tutaj, już do kopalni. Tak w ogóle swoją drogą, żeby też nie wysyłać zbędnie pociągów. Albo co mi tam. Oj, zatrzym... Mówiłem sobie, żeby nie zatrzymywać pociągów, no nie? No, i sam to spieprzyłem. Jestem okropny. Dobra. Tu będziemy, tu mamy 8 już transportów, a nam potrzeba tak, 9, tu się 6 produkuje. Już mogę wysłać kolejny transport stąd i zaraz będę mógł kolejny stąd wysłać. Też mogę wysłać kolejnych pracowników. Już i tak pali licho to osiągnięcie, więc będę sobie zatrzymywał pociągi. Zmienimy jeszcze drogę. Ale odwaliłem manianę. To jest po prostu niesamowite. Dobra, ten był pierwszy. Teraz który będzie pierwszy? Dobra, nie będzie, że ten pierwszy.
Jedź, jedź. Nie, no dobrze, ludzi wysłałem dobrze, w porządku. Nawet jeszcze mogę wysłać, a czemu by nie? Tu też wyślemy ludzi. I teraz możemy już zacząć wysyłać kolejną porcję. Czyli tak, dobrze. Tak, stąd już wysyłamy te miedziane sztabki. Drogę zmienimy. Dobra. I jeszcze tylko 3 sztabki do wysłania. Jeszcze jeden transport i już będziemy mieli to z bani. Dobra, mamy 51 tysięcy. Można zacząć myśleć coś nad tym. No i to będzie jakaś maniana. Więc tak, tu na pewno tunel jest potrzebny. I potrzebuję połączenie w ten sposób, żeby wysyłać pracowników. Teraz jak tutaj dotrzeć? Nawet jeśli wybuduję tunel, to ja nie jestem w stanie tam dotrzeć, bo nie zawinę, muszę jechać dookoła. W takim razie ile to mnie kosztować będzie? 17 tysięcy, taki zabieg. Ale później... Aha, nie, dobra. Nie taka dobra. Nie, spoko. Okej, okay, już... Nie spoko. Chyba, zaraz. Czy ja tu mogę pod górkę? Mogę, a, no to dobra. To jest okej, okay, dobra, jest sytuacja opanowana. Tak, to już teraz wiemy, jak to zrobić, bo tak, stąd opony będą jechały tym trakiem. Tutaj skręcimy, tu będzie most. I ten most się połączy z tymi torami tutaj. No, dobrze będzie, przeżyjemy. Tylko będzie to cholernie drogie. Ile ten most kosztuje? Nie tak dużo, 33 500. Czyli widzę, że jest cennik dostosowany do tej mapy po prostu. No to wygląda. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, zrobione. Teraz tak, żeby było wszystko jasne. Potrzebujemy teraz wyprodukować 8 sztabek. Mam już 8. Tu jeszcze nie mam 8. Dobra, to zaraz będzie 8. I mogę w sumie już zacząć wysyłać ludzi. Stąd 8 ludzi. Do tego miejsca. Stąd nie wysyłam ludzi, bo będę musiał ich tutaj wysłać do produkcji. Dobra, ludzie są już wysłani. Teraz stąd wysyłamy ludzi. 2 pociągi z ludźmi. Stąd wysyłamy, a brak dostępnych lokomotyw, ok. To już mamy na most. Dobra. Zawsze coś. Jeden pociąg już jedzie. Stąd też ma brak. Dobra. Najpierw się skupimy na jednej części. Dobra. Już mamy. Dobra, jedziemy. Dobra, teraz tak, te sztabki będę musiał dostarczyć tu. Mamy już trochę pieniędzy. Teraz co z tymi sztabkami? Sztabki tu. Okej, będę mógł się połączyć torami, spoko. Tak też zróbmy, bo trzeba zacząć wysyłać
pracowników to miejsce. Potrzebujemy ich 8. Akurat tyle mam. Tylu mam pracowników. Teraz. W ogóle psikus z pracownikami widzę. Ja stąd będę musiał pracowników i tutaj wysłać. Nie stąd. Bo stąd nie dam najzwyczajniej rady. Nie mam możliwości. Znaczy pewnie miałbym, jakbym tak ładnie zawinął te tory. Zaraz to sprawdzimy. 24 tysiące. Najbardziej mi jest teraz potrzebne to, że muszę tak zrobić ten tor. Na 17. Teraz muszę go połączyć tu. I ten muszę połączyć tu. Tak. Dobrze. Teraz tak, jak stąd by jechali, to ja mogę się połączyć tu. Dobra, mogę stąd wysyłać pracowników też. Także teraz to zrobimy. Bardzo ładnie. I stąd wyślemy pracowników do tego budynku. O, o. No, kurde. Dobrze, że zauważyłem. I się zderzyły pociągi. Dobra, teraz stąd możemy zacząć wysyłać kauczuk. Dobra, zatrzymamy go jeszcze. Ten pociąg możemy wysłać. Kauczuk niech sobie jedzie. Ten pociąg też możemy wysłać. To będą ostatnie pociągi, jeśli chodzi o to miejsce. Zaraz stąd zaczniemy wysyłać tu. Dobra, kolejny kauczuk. I ostatni kauczuk. Dobra, wydaje się, że już jest wszystko zrobione jak trzeba. Tylko nie mam ulepszonych pociągów. Także już je ulepszymy. Dobra, już możemy wysyłać. Droga ustawiona. A, brak funduszy. Ok. Dobra. Dobrze. Teraz opony możemy zacząć wysyłać. No i pięknie. Wszystko zrobione jak trzeba. Coś chyba... Nie, po 4 ładunki. Dobrze. No i tak, teraz 4. Wyślemy sobie... Nie ma drogi. Trzeba ją zrobić. Tak, 4 wyślemy tu. Teraz ustawimy drogę jak trzeba. Jeszcze 6 opon mi potrzeba. Ale spieprzyłem i nie zrobię teraz tego w czasie. Ale zwaliłem sprawę. Zapomniałem o tych oponach. Wiem na tym. Dobra. Potrzebujemy 6. A więc. Pracownicy niech mi stąd wyjadą. I niech pracownicy dymają. Fabryki opon. Stąd. A stąd niech się turlają do kauczuka. Zrobimy to tak. Pauza.
Ale manianę odwaliłem. Sam w to nie wierzę. Ten pociąg niech się turla. Pauza dla tego. Dobra. Teraz ty dojedziesz, dojedziesz. Ale maniana. Ciekawe, czy jeszcze się uda to zrobić, czy nie. Dobra, i teraz te opony muszą iść tak. Sześć opon, cztery, dwie. No i dobra. Teraz już będzie wszystko zrobione. Dobra, już patrzyłem się, rozglądałem, czy aby na pewno wszystko zobaczyłem. Jest zrobione. Generał, zdobyłeś wystarczająco dużo gwiazdek, aby uzyskać nową lokomotywę. No super. No i rurociąg mamy. Znaczy nie, pałac. Pałac, to jeszcze jest epoka... Chwileczkę, co to jest za epoka? Jeszcze jest epoka... Mojej Unii, nie chciałem w to wchodzić. Czyli to jest jeszcze epoka przemysłowa. Dopiero rurociąg będzie epoką elektryczności. Dobra. Ile tu już mamy? Dobra, jeszcze chwilkę mam. Czas misji 23:30. Zarób przynajmniej 600 tysięcy. Nie buduj więcej niż jeden tunel. No to pięknie. Wiecie co? Ja niedługo będę miał obiad, także ja nawet tego nie będę dotykał, bo tu jest dobre pewnie pół godziny albo i 40 minut siedzenia. Także póki co ja się z wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.